narty, kaski i... Bardzo dziękuję. Przydadzą się jeszcze odpowiednie buty, bo bez nich na nartach daleko nie zajedziemy. Nie ma się jednak o co martwić, w koszałkowie wszystko jest. Sprzęt dopasowujemy do każdego indywidualnie, do wzrostu, do wagi, do umiejętności. Nad tym ostatnim jest okazja popracować, ponieważ na Pomorzu rozpoczął się sezon narciarski. Zaczyna się od pierwszych przymrozków, pierwszych mrozów. Kończy się zawsze wiosną, to wiemy. Z ostatniej historii, że zawsze do końca marca mamy śnieg. Gwarancję śniegu na stoku dają tak zwane armatki. To one dośnieżają stoki. Śnieg jest jak najbardziej prawdziwy, sztuczny tylko w cudzysłowiu, bo jest produkowany tylko i wyłącznie z czystej wody, a produkcja polega na tym, że rozpylamy wodę pod armatkami, które znajdują się za mnie, pod odpowiednio wysokim ciśnieniem. Fani białego szaleństwa mają w Koszałkowie pole do popisu. Super sprawa, my z Koszalina specjalnie przyjechaliśmy dzisiaj na cały dzień tutaj. Dla tych bardziej zaawansowanych przeznaczony jest 300-metrowy stok znajdujący się po lewej stronie wjazdu do ośrodka. Dzisiaj odświeżamy umiejętności i za tydzień planujemy większą górkę, może włoskie Dolomity, także to jest dobre miejsce, żeby poćwiczyć przed większymi wyzwaniami. Wyzwaniem jest na pewno 11 sekund. Tyle ponoć potrzebował rekordzista, by zjechać z tej góry. Podobno tylko wygląda ona niepozornie. Czasami spadałem, ale nic mi się nie stało. Gdyby się stało, na pewno zauważyliby to ci ludzie. W sezonie ratownicy narciarscy, poza sezonem ratownicy medyczni. To oni dbają o bezpieczeństwo na stoku. Poszkodowany narciarz na prawym stoku. Przyjąłem, udajemy się. Na szczęście takie wypadki mają miejsce rzadko. Gdy jednak zdarzy się coś złego, pomoc nadchodzi natychmiast. Dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z nartami, dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy instruktora. Z takiego stoku jak tutaj u nas w Wieżycy, którą nazywamy tutaj Dużą Górą, no to podejrzewam, że około 4 lekcji trzeba wziąć średnio, ale mamy przeciwstok, jest o wiele mniejszy, bardzo fajny do takiej nauki technicznej, tam wystarczą 2 lekcje. Podobno jazdy na nartach można nauczyć prawie każdego. Postanowiłam więc sprawdzić, czy nie jestem prawie każdym. I zobacz, hop, mocno. Kręcasz za mną, o, tu, to samo co ja, zobacz, tu, hop, w drugą stronę. Mniejsza 150-metrowa górka na początek okazała się idealna. Okazuje się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Z Koszałkowa wracam bez obrażeń, pierwsza lekcja narciarstwa za mną. Jestem przekonana, że na pewno w tym sezonie narciarskim tu wrócę. Natalia Gawlik, Gdańsk.pl.